Demokracja bezpośrednia nie jest zarezerwowana dla jakiegoś kraju. Absolutnie nie. Żaden system polityczny nie jest zarezerwowany dla tylko jednego kraju. Polskie społeczeństwo jest dojrzałym społeczeństwem w centrum Europy, w kręgu kulturowym chrześcijańskim. Także trudno jest sprowadzać tutaj Polkę i Polaka do parteru, w sensie, że nie dorośli do demokracji bezpośredniej. Potrzebna jest wola społeczeństwa i uświadomienie społeczeństwa, że tak może być. Demokracja bezpośrednia w wydaniu szwajcarskim nie jest bardzo znana, ale staje się coraz bardziej znana, dlatego że demokracje parlamentarne, jak już tutaj mówiłem, one się przeżywają, one się kończą, one stają się, powiedzmy sobie szczerze, bankrutem. Więc rodzi się potrzeba, aby wprowadzić nowy sposób rządzenia, albo jeszcze lepiej nowy sposób na życie dla obywateli. I tutaj mówimy o demokracji bezpośredniej, w wydaniu szwajcarskim, Szwajcaria. W Szwajcarii demokracja bezpośrednia rozwijała się już od średniowiecza na poziomie gmin. Funkcjonowało to bardzo prosto. Ludzie spotykali się na placu gminy i podejmowali tam decyzje bezpośrednio, demokratycznie przez podniesienie ręki. Głosy liczono i w ten sposób zapadała decyzja, która była wiążąca, a w głosowaniu mógł brać udział każdy obywatel, wówczas tylko mężczyzna, który był pełnoletni. Czyli głosowanie na wielkim placu w gminie przez podniesienie ręki. Jeszcze są ciągle w Szwajcarii dwie gminy, konkretnie Glarus i Appenzell, gdzie decyzje podejmuje się w ten sposób, a więc piękna tradycja. Ale państwowość szwajcarska jako taka nie istniała wówczas. Były gminy, które łączyły się w kantony, a więc ten wyższy szczebel w hierarchii administracji państwowej w Szwajcarii. I to tak funkcjonowało przez wieki, decyzje podejmowane na szczeblu gminy. Ważne jest to, że to funkcjonowało na zasadzie subsydiarności. Mówimy też zasada pomocniczości. Krótko mówiąc, ta zasada polega na tym, tyle państwa, na ile to potrzebne i tyle społeczeństwa, na ile to konieczne. A więc decyzje podejmowane były na szczeblu gminy, ale nie wszystkie decyzje mogły być podjęte na szczeblu gminy. Na przykład kwestie obronne czy tamtejszej polityki zagranicznej nie mogły być podjęte na szczeblu lokalnym, więc były przekazywane na szczebel kantonalny. I tak to funkcjonowało do połowy XIX wieku. Dopiero w roku 1848 doszło do połączenia kantonów, ja tutaj mówię w wielkim skrócie oczywiście, i powstała Konfederacja Szwajcarska, państwo szwajcarskie. I od tamtego czasu, od roku 1848, mamy trzy szczeble tego federalnego państwa, dlatego że w nazwie jest konfederacja, ale państwo funkcjonuje federalnie. Niemniej jednak, trzy szczeble. Szczebel gminy, szczebel kantonu i szczebel federalny. I tak to funkcjonuje po dzień dzisiejszy w tym małym alpejskim państwie. A więc decyzje podejmowane są na szczeblu gminy. Te, które nie mogą być podjęte na szczeblu gminy, podejmowane są na szczeblu kantonu. A te, które nie mogą być z kolei na tym szczeblu pośrednim podjęte, podejmowane są na szczeblu federalnym, jak czujecie państwo zapewne tych decyzji podejmowanych na szczeblu
federalnym jest o wiele mniej niż w państwie unitarystycznym, jakim jest na przykład Polska, Szwecja czy Francja. Decyzje podejmowane na szczeblu federalnym dotyczą na przykład budowy autostrad, obronności kraju, polityki zagranicznej itd. Ja tutaj mówię o jednym filarze systemu politycznego Szwajcarii, mianowicie o federalizmie. Drugim filarem jest demokracja bezpośrednia, czyli sposób podejmowania decyzji nie poprzez przedstawicieli, o czym już mówiliśmy tutaj, tylko poprzez głosowanie. Tu chodzi mi tutaj konkretnie o ważne decyzje. Te bieżące decyzje podejmowane są non-stop przez Radę Gminy, albo przez parlament kantonalny, albo przez parlament federalny. Niemniej jednak ważne decyzje na wszystkich tych trzech szczeblach podejmowane są przez głosowanie ogólnospołeczne, a więc zgromadzenie mieszkańców gminy, zgromadzenie mieszkańców kantonu i wreszcie samej federacji. Oczywiście dzisiaj nie głosuje się już przez podniesienie ręki, ale głosuje się przy urnie albo listownie. Oczywiście nową wersją jest głosowanie elektroniczne, które powoli jest testowane i które z czasem za parę lat na pewno wejdzie w życie. I to jest system szwajcarski, bardzo prosty, oparty na dwóch filarach. Federalizmie i demokracji bezpośredniej. I to funkcjonuje bez zarzutu. Tutaj jako ciekawostkę można wymienić, powiedzmy, te spektakularne, jeśli mogę tak powiedzieć, decyzje podejmowane na szczeblu federalnym, na przykład przystąpienie Szwajcarii do Banku Światowego, przystąpienie tego państwa do Organizacji Narodów Zjednoczonych, następnie decyzje, które zostały odrzucone, Europejski Obszar Gospodarczy, było również głosowanie, decyzja została odrzucona. A więc społeczeństwo decyduje naprawdę efektywnie w ważnych dla państwa sprawach. Budowa tunelu, najdłuższego tunelu na świecie, Gotthard, 57 km długości, też musiała być przegłosowana w referendum, w głosowaniu ogólnokrajowym itd., itd. Czyli te referenda są praktykowane jak najbardziej i to funkcjonuje. Może ten system jest trochę bardziej powolny, powolniejszy niż systemy parlamentarne, a więc przedstawicielskie, ale decyzje, które są podejmowane wolniej, one są bardziej przemyślane i ilość błędów decyzyjnych jest znacznie w tym wypadku redukowana. Tak funkcjonuje system polityczny Szwajcarii. Z drugiej strony mamy Polskę z naszą demokracją parlamentarną, elitarną, semidemokracją. Bardzo chętnie to nazywam semidemokracją. Zresztą napisałem na ten temat książkę pod tytułem Polska semidemokracja, gdzie analizuję bolączki, symptomy, ale przede wszystkim daję diagnozę polskiej politycznej choroby, czyli analizuje wady polskiego systemu politycznego. A jeśli już mówimy o wadach polskiego systemu politycznego, to należy zadać pytanie, czy ta wersja demokracji bezpośrednio demokratyczna byłaby szansą dla Polski? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Demokracja bezpośrednia nie jest zarezerwowana dla jakiegoś kraju. Absolutnie nie. Żaden system polityczny nie jest zarezerwowany dla tylko jednego kraju. Przecież Korea Północna też nie rezerwuje dla siebie systemu dyktatorskiego. Można go przenieść na każdy inny kraj. Podobnie jest z demokracją bezpośrednią. Potrzebna jest tylko wola rządzących. Potrzebna jest wola społeczeństwa i uświadomienie społeczeństwa, że tak może być.
dał nam wolność, więc państwo nie powinno nam tej wolności odbierać, tylko powinno nam tą wolność zapewniać. To jest pierwsza sprawa, wolność. Druga sprawa to jest biurokracja. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tą demokrację parlamentarną, elitarną, to widzimy, że demokratyczne instytucje zostają dezawuowane poprzez gospodarkę, poprzez prywatny interes, poprzez wielkie korporacje międzynarodowe. Wiemy, że ustawę można nawet kupić w parlamencie i w tym momencie następuje luka. Rząd jest coraz słabszy, parlament jest zorientowany wodzowsko, partyjnie i zainteresowany walkami międzypartyjnymi, a nie społeczeństwem, wówczas powstaje luka i ta luka jest zapełniana biurokracją. To jest niesamowity paradoks politologii. Brak instytucji demokratycznych albo zanik tych instytucji powoduje zwiększenie biurokracji, aby stworzyć takie złudzenie, że istnieje demokracja, tylko ta demokracja rozwija się poprzez biurokrację. A więc chodzimy po urzędach, załatwiamy sprawy, wypełniamy formularze i to się nazywa demokracją. To jest demokratyczny porządek, to jest demokratyczne rządzenie. Jak wypełnię dwa formularze, to co? To będzie podwójna demokracja i tak dalej. To jest paranoja, ale tak funkcjonuje w demokracjach parlamentarnych, nie tylko w Polsce. W Polsce to jest bardzo rozbudowane. Ten model biurokracji, który ogranicza obywatela, a jednocześnie go oszukuje, sugerując mu, że system zbiurokratyzowany jest systemem demokratycznym. Szanowni Państwo, polska konstytucja z 97 roku zeszłego wieku nie jest dobra, jest zła, ale ona zawiera artykuły, zapisy na temat demokracji bezpośredniej. Te zapisy należałoby tylko poprawić i wprowadzić w życie. Należałoby propagować system demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym, informować ludzi. Mnie się wydaje, że bardzo dobrą taktyką w tym wielkim projekcie byłaby z jednej strony edukacja społeczeństwa, a z drugiej strony stawianie naszych polityków, naszych celebrytów, decydentów przed faktami dokonanymi, czyli pokazywanie im na szczeblu lokalnym, na szczeblu gminnym, że istnieje możliwość podejmowania decyzji bezpośrednio demokratycznie. Z drugiej strony należy, i to jest naprawdę konieczne, doprowadzić do nowelizacji konstytucji. Bo jeśli już mówimy o zmianie systemu politycznego albo jego modyfikacji, lepiej powiedzieć, to zmiana konstytucji i nowelizacja jest naprawdę pożądana i konieczna. Czyli chodzi mi tutaj o te działania oddolne. Oczywiście nowe ugrupowania polityczne, obywatelskie i tak dalej mówią o tym, aby wejść do Sejmu, aby prowadzić kampanię wyborczą i jak wejdą do Sejmu, to wprowadzą demokrację bezpośrednią. Ja do tych pomysłów odnoszę się dość sceptycznie. Demokracja bezpośrednia, ta demokracja oddolna, ona rodzi się właśnie na dole. Ona wychodzi z gminy, ona wychodzi nawet z samej rodziny, ze szczebla lokalnego i potem dopiero, przynajmniej wzorując się na Szwajcarii, ona potem dopiero dochodzi do tego szczebla wyższego. I to jest istotne. A poza tym prawie wszyscy zapominają o tym, że nowelizacja konstytucji w Polsce by sugerowała również rozwój federalizmu w Polsce. Federalizmu, który byłby z kolei warunkiem do wprowadzenia demokracji bezpośredniej. A więc działalność oddolna jest bardzo ważna. Kampania na rzecz nowelizacji konstytucji jest również ważna, a więc te działania oddolne. Dlatego ja sceptycznie
ustosunkowuje się, chociaż tego nie neguje, do tych wszystkich ruchów obywatelskich, które mówią, musimy wejść do Sejmu i wprowadzić demokrację bezpośrednią. Demokracji bezpośredniej się nie wprowadza, demokrację bezpośrednią się rozwija, demokrację bezpośrednią się praktykuje na szczeblu lokalnym przede wszystkim. Demokracja bezpośrednia jest systemem politycznym bardzo prostym w swoim wydaniu. Niemniej jednak ten system jest nowatorski w Polsce. Jest tak nowatorski i jest tak prosty, powiem prowokacyjnie, że przerasta horyzonty polityków polskich. Odpowiedź, jak mówię w moich wywiadach albo piszę w artykułach, komentarze ludzi, polityków z jednej strony są euforyczne, ale z drugiej strony są niestety sceptyczne w stylu to się nie da, ten numer nie przejdzie, to jest za trudne. Oczywiście to są komentarze ludzi, którzy nie zainteresowali się nigdy tym, jak funkcjonuje ten system. System demokracji bezpośredniej, jak już wspominałem, on się opiera przede wszystkim na wiążącym i bezprogowym referendum, gdzie trzeba podjąć decyzję w ważnej sprawie. Niemniej jednak trzeba, powiedzmy sobie szczerze, postawić krzyżyk przy słowie tak albo przy słowie nie. Czy to jest trudne? Nie wiem. Oczywiście najpierw trzeba zastanowić się, jaką opcję wybiorę, czego chcę w ogóle, jak zadecyduje. Ale argumenty, że Polacy są zbyt głupi na ten system, one mnie rozśmieszają, a czasami nawet irytują. Tak nie może być. Nawet jakbyśmy byli jako polskie społeczeństwo wszyscy głupi, powiem tutaj ironicznie, to decyzja w ramach referendum mogłaby być jak najbardziej mądra. Dlaczego? Bo ta decyzja jest ogólnospołeczna, ona jest przefiltrowana, ona jest ogólnoetyczna. W referendum nie ma decyzji złych ani dobrych, w referendum nie ma decyzji ani głupich, ani złych, ani nietrafionych, ani trafionych. Ta decyzja w referendum jest zawsze ogólnospołeczna, powtarzam jeszcze raz, i naprawdę ona jest etyczna, ona jest zagwarantowana etycznie, bo ona jest filtrowana w społeczeństwie. I to jest ważne. A poza tym, dlaczego decyzja w referendum, podjęta w referendum ogólnokrajowym, miałaby być gorsza od decyzji podjętej przez 460 posłów w polskim Sejmie? Dlaczego? W czym ci posłowie są mądrzejsi od przeciętnej Polki, od przeciętnego Polaka? Ja nie potrafię zrozumieć tego. Przecież oni też się wywodzą z tego społeczeństwa. Ja bym proponował zakończyć tą wątłą dyskusję na temat tego, że Polacy nie dorośli do tego typu demokracji, że oni są zbyt głupi. Polacy nie muszą do niczego dorastać. Polacy przeżyli w historii już tyle różnych systemów politycznych i mają w genach już tak różne, najprzeróżniejsze sposoby rządzenia. Myślę tutaj o zaborach, o dwóch wojnach światowych, o sowietyzacji i tak dalej, że Polacy nie muszą do niczego dorastać. Polskie społeczeństwo jest dojrzałym społeczeństwem w centrum Europy, w kręgu kulturowym chrześcijańskim, społeczeństwem kultywowanym, rozwiniętym. Także trudno jest sprowadzać tutaj Polkę i Polaka do parteru, że w sensie, że nie dorośli do demokracji bezpośredniej.
Szanowni Państwo, poza tym trzeba najpierw sprawdzić, dowiedzieć się, doczytać, jak funkcjonuje ta demokracja bezpośrednia. Dlatego edukacja społeczeństwa, ja tutaj pokazuję moją książkę, gdzie dokładnie opisuję, jak mogłoby to funkcjonować w Polsce. Ta edukacja społeczeństwa jest bardzo ważna. Doinformowanie społeczeństwa, pokazanie im tej drogi, że to jest możliwe. Pokazanie ludziom, że może być inaczej, może być lepiej, ale co jest najciekawsze, że może być prościej. Bo może być naprawdę prościej, lepiej, spokojniej, a poza tym uczciwiej. Jakie są możliwości edukacji? Możliwości edukacji są większe niż myślimy. Oczywiście ja nie mówię tutaj o cenzurowanych, kontrolowanych mediach, bo zwolennicy demokracji bezpośredniej nie dotrą do tych mediów na pewno niestety w najbliższych miesiącach, a może nawet nie dotrą w najbliższych latach, ale są media internetowe, organizujemy konferencje. Ja sam piszę artykuły, książki, udzielam wywiadów na ten temat. Szanowni Państwo, być może doczekam się momentu, kiedy będę mógł wykładać demokrację bezpośrednią w Polsce na którymś z uniwersytetów, bo ja już to robię w innych krajach. Wymienię tutaj Włochy, USA, Ukrainę, Szanowni Państwo, Indie, Indonezję. Dlaczego nie Polskę? Także możliwości jest wiele i te możliwości stają się coraz większe. Medialny przekaz internetowy funkcjonuje coraz lepiej. A tutaj w telewizji trwam, nie jestem również przez przypadek. Także nie poddajemy się, nie załamujemy się. Jest jeszcze w Polsce coś takiego jak przekaz z ust do ust, informacja. No i oczywiście lektura, lektura, jeszcze raz lektura. A więc ja zapewniam Państwa, że warto myślmy o naszych dzieciach, o naszych wnukach, bo aktualna sytuacja w kraju jest co najmniej nieciekawa. Wiemy, że trzeba coś zmienić, nie wiemy co, a tutaj przecież mamy receptę.